Niech f będzie ciągłą funkcją określoną na domkniętym przedziale minus 2, 1. I f od minus 2 jest 3, a f od 1 jest 6. Które z następujących wynika z czyli które z następujących zdań wynika z twierdzenia o wartości pośredniej, czyli twierdzenia Darboux? I tu mamy do wyboru jedną odpowiedź. No dobrze, więc ja skopiowałem to zadanie tutaj. Tu je zrobimy, a potem sprawdzimy sobie odpowiedź. Czyli tak, może przypomnę twierdzenie Darboux. Tu je mam przygotowane. Czyli no, najlepiej to jest rysunek, prawda? Rysunek najlepiej tłumaczy to twierdzenie. Czyli mam funkcję ciągłą na przedziale domkniętym AB. I to twierdzenie mówi, że wówczas dla każdej liczby rzeczywistej pomiędzy f od a i f od b, czyli tu jest f od a, tu jest f od b, tu jest liczba rzeczywista l, istnieje takie c w przedziale ab, że f od c jest l. Czyli innymi słowy, że wykres tej funkcji przecina każdą poziomą prostą no, pomiędzy f od a i f od b. Prawda? Przecina i odpowiednio punkt c jest pomiędzy a i b. Czyli istnieje takie c, że f od c jest l. I teraz istotne jest, że ta funkcja jest ciągła i odcinek jest domknięty. Oczywiście dany wykres może przecinać prostą w kilku punktach. Tutaj to twierdzenie nie mówi nic o tym, w ilu punktach przecina. To zupełnie nie ma nic wspólnego z ciągłością, ale z konkretną funkcją. Dobrze, to teraz popatrzmy na te nasze odpowiedzi. Może narysujmy tę sytuację, czyli mamy tak. Narysujmy, czyli mamy naszą funkcję, która jest określona na przedziale minus 2, 1. Powiedzmy, tu jest 1, tu jest minus 2, 1, czyli to jest przedział. F od minus 2 jest 3, no to powiedzmy, że 3 jest tu i F od 1 jest 6. No to 6 to musimy troszkę wydłużyć, 3, 4, 5, 6 powiedzmy. F od 1 jest 6. Czyli mamy jakąś funkcję i tu możemy sobie narysować jej wykres, powiedzmy, o tak. Tak nam, na przykład tak może wyglądać wykres tej naszej funkcji. No i teraz popatrzmy. F od minus 2, 3, F od 1, 6. Dobrze. I teraz popatrzmy na te zdania. F od C równe 4 dla co najmniej jednej wartości C pomiędzy minus 2 i 1. Czyli tak, pomiędzy minus 2 i 1, czyli 4, raz, 2, 3, to jest 4 tutaj. Czyli innymi słowy, jeżeli narysuję prostą poziomą 4, to jest napisane tutaj, że mój wykres funkcji przetnie mi tę przynajmniej w jednym punkcie, co najmniej jednej wartości pomiędzy minus 2 i 1, czyli tu jest gdzieś to C. No, właściwie to jest właśnie treść twierdzenia Darboux, prawda? Dokładnie pomiędzy minus, dla każdej 4 jest pomiędzy 3 i 6 i teraz taka pozioma prosta przecina się z moim wykresem gdzieś w punkcie pomiędzy minus 2 i 1. No to właściwie już zgadliśmy, akurat pierwsza odpowiedź jest prawdziwa, no ale zobaczmy dalej, co tam mówią dalsze te odpowiedzi. F od C równe 0 dla co najmniej jednej wartości pomiędzy 3 i 6, C pomiędzy 3 i 6. No to w ogóle tutaj to jest zupełnie złe, dlatego że C ma być pomiędzy 3 i 6. No my nie wiemy w ogóle, czy ta funkcja jest określona na pomiędzy 3 i 6. Prawda? To, co tutaj nam mówi zadanie, mówi, że niech f będzie ciągłą funkcją określoną na domkniętym przedziale minus 2, 1. A więc wartość w pomiędzy 3 i 6 to w ogóle nie wiadomo nic na ten temat. Tak? Czy ta funkcja w ogóle tam jest, może być określona. Czyli to na pewno nie. F od c równe 0 dla co najmniej jednej wartości pomiędzy minus 2 i 1. No tutaj już c siedzi dobrze, pomiędzy minus 2 i 1. I to stwierdzenie mówi, że funkcja c musi przecinać oś poziomą, czyli musi mieć miejsce zerowe. No ale to w żaden sposób, prawda, nie wynika. No możemy narysować funkcję liniową na przykład. To jest bardzo dobra funkcja ciągła i ona, no w ogóle to jest zupełnie bez sensu. Gdyby ta funkcja miała znaki o przeciwnych wartościach na obu krańcach przedziału, czyli gdyby sytuacja była taka, że f od 1 byłoby na przykład minus 1,
No to wtedy, tak jak mówiliśmy, że jeżeli funkcja ma różne znaki, no to po drodze, jeżeli gdzieś musi mieć miejsce zerowe, wtedy musiało być gdzieś przeciąć tutaj, no to też wynika bezpośrednio z tego twierdzenia. No ale ponieważ nasza funkcja no, ma te same znaki, czyli wiemy tylko, że wartość jest pomiędzy 3 i 6. Teraz f od c równe 4 dla co najmniej 1. No tak, tu już jest co najmniej f od c równe 4, prawda? Czyli, ale to jest znowuż c jest pomiędzy 3 i 6, to w ogóle nie wiemy nic na temat, czy ta funkcja w ogóle jest nam określona. Czyli rzeczywiście to jest punkt pierwszy. Tak, to jest punkt pierwszy. I jak zwykle zachęcam do samodzielnego rozwiązywania zadań na naszym portalu.